Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie zapowiedziany już jakiś czas temu odcinek z losowań u astrologa. Od razu powiem na wstępie, takich losowań będzie łącznie 100, 60 za karty astrologa oraz 40 za diamenty. Zdecydowałem się właśnie wydać też diamenty tym razem, żeby przybliżyć się jak najszybciej do Atalii. Także po nią właśnie będziemy losować. Obecnie posiadam ją na poziomie legendarnym plus jeszcze jedną kopię. Niedługo będę miał ze sklepu Areny, z tego turnieju dokładniej. Także brakuje mi obecnie 8 kopii do wzniosłego, czyli tak naprawdę 7, no bo jedną mogę ewentualnie wymienić. Nie sądzę, żeby 7 kopii udało mi się zdobyć, ale fajnie by było ją zrobić chociaż na mityczny plus. Myślę, że to no jest taka znośna prośba, czyli 4 kopie, ewentualnie 3 jak wymienię. Także co, no przenosimy się już od razu do astrologa, żeby wam tutaj nie przedłużać. Tutaj mamy astrologa. Także nie oznacza też to, że od teraz będę zawsze już diamenty wydawał na astrologa. Po prostu zapowiedziałem, że tak zrobię. No i tak też właśnie robię. No bo chciałbym tą Natalię zyskać jak najszybciej. Kilka jej kopii. Domyślam się też, że najlepiej robić, po prostu przywoływać po postacie typu, no nie wiem, Zolrad, Orthros, Taylin, bo one są nowsze. Atalię można zrobić ze sklepu i wymienić. Ale mogę równie dobrze przywołać Atalię, a wymieniać punkty później na Aziza. Także, no co, jedziemy. Będzie łącznie przywołań 100, czyli 10 razy 10-krotnie. Także nie ma już co przedłużać, nadeszła ta chwila. Trzymajcie kciuki, bo ja trzymam. Chciałbym przynajmniej 3-4 kopie. Myślę, że to jest uczciwa prośba. Także jedziemy. Może na start dostanę? No proszę bardzo, jest już jedna Atalia. Super. Esencje, doświadczenie, dwie wyjściówki na arenę. Planuję też taki zrobić jeden odcinek z areny. Nie będę wam mówił, o co dokładnie chodzi, po prostu zbieram około 100 wyjściówek. Obecnie mam 60, może ktoś się domyśla, co chcę zrobić. Nie będę tego tutaj mówił, to będzie niespodzianka. No tutaj niestety bardzo marny drop, doświadczenie, złoto, esencje, no ale nie zawsze ta Atalia poleci. Widziałem, że niektórzy dostawali często 2 lub 3 kopie w jednym pulu. O proszę, już znowu Atalia. Także mamy już 2 kopie, a jeszcze 70 razy zostało, także no idzie całkiem nieźle. Brak też jakichś na przykład kart gwarantowanych, jeżeli chodzi o elity. Kolejna Atalia. No naprawdę idzie super po prostu. Doświadczenia, dużo esencji, co mnie bardzo cieszy. Wyjściówki na arenę. No brakuje mi tych kart w ogóle. Pamiętam, że wtedy jak robiłem wam jakiś odcinek, to przywołałem chyba 20 razy i dostałem z 3 karty właśnie elitarne. Tutaj ich brakuje. No ale jest Atalia. 3 kopie, czyli brakuje mi jeszcze 5 do poziomu wzniosłego. No i nie sądzę, żeby udało się dostać. Ale na pewno bardzo zbliżymy się. Jest karta gwarantowana zwierzę ludzi, także myślę, że udane losowanie. Mimo, że nie ma Atalii, ale przynajmniej mamy cokolwiek. Po raz kolejny nie ma Atalii, dużo kart, esencje, doświadczenie, złoto. No i gwarantowana karta świetlistego. No dobra, no to pozostało zrobić za diamenty. Chciałbym chociaż jeszcze jedną kopię. Tak jak mówiłem na początku, 3-4 kopie. Czyli 3 już dostałem, jeszcze jedną i będę tak naprawdę zadowolony. No to lecimy. No nie ma niestety bardzo słaby drop. Nie ma nawet esencji, na których najbardziej mi zależy. Tak naprawdę złoto. No, jakieś tam karty rzadkie. Mogą być, fut się przyda, ale wolałbym inne rzeczy. Dużo doświadczenia, sporo esencji tak naprawdę. I trochę złota, czyli super. No te fragmenty artefaktów, no to jest chyba najgorsze, co mogę tutaj dostać. No dobra, jeszcze 20 razy łącznie. I jedną kopię muszę w tym czasie dostać, przynajmniej. No i po raz kolejny nie ma. Tak jak na początku była po prostu bomba, dostawałem super dropy, 3 atalie praktycznie z rzędu. No tak teraz coś się zepsuło. Dużo doświadczenia. Tak dużo, bo 24 godzinne, trochę esencji, trochę złota, dużo fragmentów, które mnie nie interesują, bo
No tak jak mówię, wolę inne rzeczy. No to ostatni raz, no proszę, jedna Atalia jeszcze. Jest ta Atalia, dzięki czemu będę mógł ją zrobić na poziom mityczny plus chyba. Zaraz oczywiście sprawdzimy. Także złoto, esencje. No i doświadczenia też tam trochę jest. Także 4 kopie Atalii na 100 losowaniu astrologa. Myślę, że całkiem nieźle. Myślę, że mogę to pootwierać. Na przykład te kamienie elitarne zbieram na film z Samonów. Mam 92, więc i tak udało mi się uzbierać więcej niż zwykle. Ale te mogę otworzyć. Estrilda, no nie za ciekawie. Tutaj chciałbym wurka, jednej kopii mi brakuje. I dostanę Kirę. No dobra, mniejsza o to. Zobaczymy, ile z tego łącznie dostałem. 19 milionów. 43 miliony. Prawie 7 milionów. Tutaj 2. Najbardziej mnie właśnie ciekawi, ile esencji. 4000, no szału nie robi. No 6500, trochę ponad. No szału nie ma. Dzięki temu będę mógł zrobić oczywiście jeden poziom tutaj z tym krysztale, ale wolałbym jednak więcej. Wolałbym dostać 40 milionów esencji niż doświadczenia. W każdym bądź razie drużyna na 265 poziomie. Tutaj odbieramy, ale przenosimy się do najbardziej interesującej rzeczy, czyli wznoszenia Atalii. Czyli tak, mogę ją zrobić na poziom przede wszystkim mityczny, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, no bo odblokuje mi się jej przedmiot, który mogę ją trochę od razu podbić go, no bo sobie trochę odłożyłem emblematów, ale jedziemy oczywiście mityczny plus. Czyli obecnie brakuje mi jeszcze 4 kopii. Tak naprawdę 3, no bo tak jak mówię, jedną niedługo będę mógł wymienić. No i zobaczymy, jak ta Atalia wygląda. Gdzie ona tutaj jest? Tutaj. Od razu możemy odblokować sobie przedmiot. Skuteczność obrony Atalii zostaje zwiększona o 4% ataku Atalii. Dobra. Takie dosyć nietypowe. Ale w sumie fajnie, bo obronę będzie miała. Wszystko wydam na nią. Bo chciałbym ją jak najwyżej podbić, żeby była jak najmocniejsza, żeby no po prostu zacząć jej używać. I tak prawdopodobnie nie wydam nawet wszystkich tych emblematów zwykłych. Codziennie kupowałem oczywiście w sklepie. Czyli odblokowało nam się to. Dobra. Czyli teraz o 6%, całkiem nieźle. Potem będzie o 8%. Przeciwnicy atakujący Atalię będą wykrwawiać się przez 2 sekundy, czyli całkiem fajnie. Traci zdrowie w tempie 70% ich skuteczności ataku na sekundę. No i obniżona regeneracja zdrowia. Także jedziemy jeszcze trochę. Tak jak mówię, te emblematy już szykowałem od jakiegoś czasu. No z tymi trochę słabiej, bo je ciężej zdobyć. Zazwyczaj w sklepie trafią te zwykłe. No ale udało się na plus 16 to zrobić. Obecnie ma 558 tysięcy. Z tym, że mogę trochę ekwipunek ulepszyć. No na przykład jak wygląda taki, powiedzmy, Lucius 730. Nie sądzę, żeby ona coś mi tutaj dała w obecnym momencie, znaczy się. Ale przetestujemy sobie ją przynajmniej przez chwilę. Przynajmniej raz, w sensie. Zobaczymy, czy cokolwiek tutaj zrobi na tym poziomie. Ona tutaj zginie chyba zanim zdąży nawet rzucić zdolność. Muszę zmienić jej ekwipunek przede wszystkim, to myślę, że podskoczy o parę set tysięcy. W każdym razie to by było na tyle. Przede wszystkim to miało być losowanie u astrologa. Cała reszta to tylko taki mały dodatek dla chętnych, kto został, ten chciał. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Na pewno takich filmów będzie w przyszłości więcej, bo chciałbym już gdzieś tam w kierunku tego astrologa się powoli udać. Tutaj jeżeli chodzi o samony, to trochę mało ich mam przez to, że użyłem diamenty na astrologa. W każdym razie ostatecznie już wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.